fragment z Ewangelii Marka z 14 rozdziału. Pierwszy dzień Przaśników. Kiedy ofiarowano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Dziś jest czwartek po uroczystości zesłania Ducha Świętego i jest to dzień, święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. To dzień, kiedy w liturgii Kościoła przypominamy sobie Jezusową postawę ofiarnej służby, daru z siebie. Ewangelia przypomina nam, jak Jezus sprawuje pierwszą Eucharystię, a teraz na ołtarzach całego świata Pan dalej ją sprawuje przez swoich kapłanów. W Wieczerniku ma swoje źródło posługa każdego kapłana, tam, gdzie Jezus sprawował pierwszą Eucharystię. Wiemy, że to powołanie do bycia kapłanem nie jest łatwym zadaniem. Z wdzięcznością patrzymy na gorliwych pasterzy, dziękujemy za ich posługę, ale z troską patrzymy na tych kapłanów, którzy słabną w wierności swemu powołaniu. Trzymając nasz różaniec w dłoni, razem z Maryją pukajmy do serca Pana Jezusa. Nieśmy Jemu troskę o naszych szafarzy sakramentów. Patrzmy, jak Maryja jest zanurzona w Bogu i prośmy, by każdy kapłan prawdziwie był zanurzony w Panu. Prośmy Matkę Pana o pomoc, o pośrednictwo. Tu przypomnijmy sobie słowa modlitwy świętego Jana Pawła II. Matko Chrystusa, kapłanowi Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by został namaszczony Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu. Zachowaj kapłanów w Twoim sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela. Matko Wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego wypełnienie obietnic danych Ojcom. Oddawaj Ojcu dla Jego chwały kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza. Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za nowy lud i jego pasterzy. Uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów Królowo Apostołów. Dziś nasza modlitwa na różańcu to otwieranie serca Boga dla kapłanów. Maryja niech ich prowadzi do Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieki. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.